Wyjątkowo przejęliśmy audycję w radiu UJFM. Znajdujemy się w ich świeżo wyremontowanym studiu, by pokazać Wam, jak teraz wygląda. Remont radia trwał od października 2022 roku. W tym czasie nagrywano audycje w innych miejscach, a studenci skupili się na dostarczaniu słuchaczom najlepszej muzyki. Teraz UJFM wraca z nową energią i nowym studiem. Przede wszystkim zmieniliśmy funkcjonalność pomieszczeń, którym dysponuje UJFM. Duże studio, które większość studentów może kojarzyć z nagrywania piosenek, audycji czy podcastów, stało się studiem emisyjnym. Mamy teraz 5 mikrofonów, czyli wolny dostęp do tego, żeby duże audycje w dużych składach z dużą energią tworzyć. Remont polegał przede wszystkim na nowej organizacji przestrzeni. Teraz zupełnie niezależnie mogą działać dwa stanowiska, jedno na 5 osób i drugie na 2. Pojawiły się też nowe podświetlane panele akustyczne i duże logo. Na pewno ten aspekt wizualny dodaje chęci do działania tutaj. I myślę, że to też będzie działało na nowych, którzy przyszli do nas na jesieni, troszkę musieli poczekać na swoją kolej i teraz zostaną wypuszczeni na głębokie wody. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Ja dopiero zaczynam moją przygodę w studiu i jestem nowa, jest to mój pierwszy rok i czuję się mega zmotywowana do pracy i do prowadzenia różnych podcastów i innych przedsięwzięć. Członkowie redakcji doceniają klimat odświeżonego studia. Nieważne, czy są nowi, czy działają w radiu od pewnego czasu, mogą na nowo się zainspirować i nabrać motywacji. Dość duży, że tak powiem, szok, ponieważ mając te wiele lat w pamięci, jak to wyglądało, jak wygląda teraz, no to można powiedzieć, że przeskakujemy o poziom wyżej, robimy jakby ten awans z pierwszej ligi do ekstraklasy. Na początku było zupełnie inne, bo też był w ogóle inny sprzęt, inny wystrój. Teraz jest dużo lepiej, bo też dużo zmian takich na plus. UJFM działa nieprzerwanie od 8 lat, nadając różne audycje autorskie o tematyce bliskiej studentom. Nie brakuje kultury, sportu czy serwisów informacyjnych. Łącznie to nawet 50 programów nadawanych na żywo właśnie z tego studia. To jest taka mieszanina różnych działalności, że mam wrażenie, że każdy w radiu by się odnalazł i wcale nie musi mieć mega radiowego głosu. Może mieć radiową urodę, jak ja na przykład, też się w tym radiu odnaleźć. Natomiast dużo się dzieje i bardzo zapraszam, jak ktoś z Państwa jeszcze nie spróbował radiu, nie był nigdy w radiu w środku, tylko je słyszał po tej stronie, od strony głośnika, to może być zaskoczony tym, co tutaj się dzieje. Teraz pozostaje wsłuchać się w nowe audycje UJFM. Do usłyszenia, Aleksandra Wróbel, UJTV.